Dzień dobry. Witamy wszystkich klientów bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego na kwietniowym spotkaniu z cyklu To się liczy. Cieszymy się, że nasze comiesięczne spotkania cieszą się wśród Państwa niegasnącym zainteresowaniem. Co wydarzyło się w minionym miesiącu na arenie gospodarczej, ekonomicznej i finansowej oraz jak te wydarzenia wpłyną na nas w przyszłości? Odpowiedzi na te pytania udzieli gospodarz spotkania Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Przypominamy, że podczas spotkania otwarty jest czat, na którym mogą Państwo zadawać pytania. Po zakończeniu prezentacji odbędzie się krótka sesja Q&A. Informujemy również, że spotkanie jest nagrywane i będzie dostępne na YouTube. Przekazuję głos Piotrowi i zapraszam Państwa na prezentację. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Sporo rzeczy cały czas się dzieje w światowej, polskiej gospodarce na rynkach finansowych. Niestety nie możemy narzekać na brak wrażeń i w tej chwili tematem numer jeden jest kwestia dostaw gazu do Polski, czy tak naprawdę szerzej do Europy. I proponuję od tego zacząć nasze dzisiejsze spotkanie. Pytanie brzmi, czy damy radę bez rosyjskiego gazu? To jest mocno złożone pytanie. W takiej wersji najbardziej podstawowej, kiedy myślimy o takich wyizolowanych potrzebach dotyczących gazu ziemnego, polskich potrzebach dotyczących gazu ziemnego, odpowiedź brzmi: damy radę. I tutaj spójrzmy na dotychczasowe, obecne znaczenie Rosji w naszym miksie gazowym. To znaczenie było i nadal jest jeszcze w tym momencie dość duże. To widać na wykresie po lewej stronie, gdzie mamy strukturę zaopatrzenia Polski w gaz ziemny. Widać tutaj bardzo dobrze rosnącą dywersyfikację, przede wszystkim rosnącą od kilku lat systematycznie rolę LNG w zaopatrywaniu polskiej gospodarki w gaz ziemny, ale widać też cały czas bardzo dużą rolę dostaw z kierunku wschodniego. To jednak zmieni się na początku przyszłego roku. Tutaj na wykresie po lewej stronie widzimy, że dywersyfikacja źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski przynosi, czy za moment przyniesie, można powiedzieć, pełne rezultaty, pełen oczekiwany rezultat, czyli całkowite uniezależnienie się od dostaw rosyjskiego gazu. I będzie tak ze sprawą zwiększenia dostaw LNG do Polski. To widzimy właśnie na wykresie po lewej stronie. Widzimy, jak te dostawy ulegną zwiększeniu od przyszłego roku. A dodatkowy element to Baltic Pipe, czyli gazociąg z Norwegii przez Danię, który powinien być przynajmniej częściowo operacyjny od jesieni tego roku, od października tego roku, a w pełni operacyjny od przyszłego roku. I biorąc pod uwagę większe dostawy LNG, biorąc pod uwagę Baltic Pipe, dostawy, potencjalne dostawy norweskiego gazu, od początku przyszłego roku jesteśmy całkowicie niezależni od rosyjskiego gazu. Natomiast kurek został zakręcony wczoraj. I pytanie, czy damy sobie radę w tych pozostałych kwartałach tego roku, do momentu, kiedy wydaje się, jak przed chwilą mówiłem, że mamy zapewnione w pełni dostawy z alternatywnych kierunków. I na wykresie po prawej stronie widzicie Państwo wynik naszych szacunków. Widzimy tam popyt na gaz w Polsce z specyficzną sezonowością i widzimy również podaż szacowaną przez nas ostrożnie, bez źródeł rosyjskich. I widać też bilans, czyli różnicę między popytem a tą podażą nierosyjskiego, czy nierosyjską podażą gazu ziemnego. No i widać, że to jest luka rzędu 1,6 miliarda
metrów sześciennych w drugim kwartale, miliard w trzecim, blisko 4 miliardy w czwartym kwartale tego roku. Część drugiego kwartału już upłynęła, więc tam efektywnie ta luka wynosi bardziej miliard metrów sześciennych, więc szacujemy, że do końca roku Polsce brakuje 5,6 miliarda metrów sześciennych gazu. I ten niedobór powinien być w miarę łatwo uzupełniony ewentualnymi transakcjami spot, dostawami gazu przez interkonektory z sąsiednich krajów. I tutaj ważna jest deklaracja już wczoraj ze strony przewodniczącej Komisji Europejskiej, że takie dostawy gazu do Polski zostaną zapewnione. Też niektóre unijne kraje, między innymi Litwa, zapewniła, że jeśli Polska będzie potrzebować gaz, to będzie on do nas dostarczany. No i do tego mamy spore stany magazynowe, więc w naszej ocenie to nagłe zatrzymanie dostaw rosyjskiego gazu nie stanowi istotnego ryzyka dla polskiej gospodarki, ale przy tym założeniu, które podałem na początku, czyli że jest to wyizolowany problem z dostawami rosyjskiego gazu dotyczący tylko Polski. Sytuacja mogłaby się zmienić i nie można jakby tego zagrożenia, tego czynnika ryzyka ignorować, gdyby Rosja drastycznie ograniczyła dostawy gazu do innych, wielu innych europejskich gospodarek. Wówczas po pierwsze mogłoby się okazać, że będą problemy z zapewnieniem kontraktu na dostawę gazu z Norwegii przez Baltic Pipe. Jeszcze wcześniej mogą być problemy z dostawami gazu z sąsiednich krajów do Polski z wykorzystaniem interkonektorów. Więc w sytuacji eskalacji tego sporu gazowego, czy po prostu rozszerzenia tych działań Rosji w krótkim terminie, w najbliższych kwartałach, no, możemy mieć do czynienia jednak z pewnymi perturbacjami i potencjalnie moglibyśmy nie uniknąć nawet w jakiejś przynajmniej umiarkowanej skali racjonowania gazu ziemnego w Polsce, chociaż wydaje się, że w Polsce do takiej sytuacji mogłoby dojść w jakimś wyjątkowo skrajnie negatywnym scenariuszu, więc bardziej mogą naszej gospodarki mogą dotyczyć w związku z dostawami gazu ziemnego takie pośrednie efekty związane na przykład z ewentualnym, nie można tego wykluczyć, drastycznym ograniczeniem dostaw gazu do Niemiec. To na pewno uderzyłoby mocno w niemiecką gospodarkę. Niemcy, jak wiemy, są dużo mocniej niż Polska uzależnione od rosyjskiego gazu ziemnego, mają dużo mniejsze możliwości, żeby z brakiem tego gazu sobie w krótkim okresie poradzić, więc niemiecki przemysł mógłby być dotknięty potencjalnie znacznymi ograniczeniami, racjonowaniem dostępności dostaw gazu ziemnego i to pośrednio w naszą gospodarkę mogłoby w pewien sposób uderzyć. Według niektórych szacunków, chociażby przedstawionych niedawno przez niemiecki bank centralny, Bundesbank, takie drastyczne ograniczenie dostaw rosyjskiego gazu ziemnego do Niemiec, czy szerzej surowców energetycznych mogłoby spowodować w Niemczech głęboką recesję. Ale są też inne szacunki pokazujące, że gdyby tylko była odpowiednia wola polityczna, oczywiście też przy poniesieniu dużych kosztów, ale udałoby się zapewnić w Niemczech dostawy alternatywnej ropy naftowej i gazu ziemnego. W każdym razie z całą pewnością można powiedzieć, że akurat polska gospodarka dzięki podejmowanym od wielu lat działaniom zmierzającym w kierunku dywersyfikacji dostaw gazu jest bezpieczeństwo i jesteśmy w dużej mierze już w tym momencie niezależni od dostaw rosyjskiego gazu. Przynajmniej jeśli chodzi o taki bezpośredni efekt o dostawy rosyjskiego gazu do Polski. Bardziej jesteśmy narażeni na ewentualne zaburzenia istotne w dostawach rosyjskich surowców energetycznych do innych unijnych gospodarek, które są dla nas ważnymi partnerami gospodarczymi.
Kolejny temat, i tutaj tylko dobre wiadomości, tutaj dobra informacja. Wynik fiskalny Polski i innych państw unijnych za 2021 rok. Poznaliśmy te dane w poprzednim tygodniu i być może pamiętacie Państwo, że przez cały poprzedni rok, ale też wcześniej, jeszcze przed początkiem naszej serii spotkań w cyklu To się liczy, w naszych raportach analitycznych, przez szereg ostatnich lat twierdziliśmy, że nie ma w takim krótkim, średnim horyzoncie czasowym zagrożeń dla stabilności polskich finansów publicznych i to się wiązało z naszym przekonaniem, że polskie finanse publiczne będą korzystać z bardzo wysokiego nominalnego wzrostu gospodarczego, czyli połączenia mocnego realnego wzrostu i podwyższonej inflacji. No i ten mechanizm doskonale zadziałał, szczególnie w poprzednim roku, kiedy inflacja była już naprawdę mocno podwyższona, a jednocześnie mieliśmy, przypominam, bardzo wysoki realny wzrost gospodarczy zbliżony do 6%. I proszę zobaczyć, czym to zaowocowało. Otóż po raz pierwszy w historii naszej obecności w Unii Europejskiej Polska ma jeden z najlepszych wyników fiskalnych w Unii. To jest piąty najlepszy wynik fiskalny. Wykres po lewej stronie to pokazuje. Lepsza od nas była tylko Dania z nadwyżką w zeszłym roku. Luksemburg też z niewielką nadwyżką. Później Szwecja, Litwa i Cypr. Trzy z tych gospodarek lepszych od nas to malutkie gospodarki: Luksemburg, Litwa, Cypr. Więc właściwie tylko dwie znaczące gospodarki w Unii Europejskiej miały lepszy wynik fiskalny niż Polska. My byliśmy na szóstym miejscu. A jeśli chodzi o skalę poprawy, byliśmy niemal najlepsi. Większa skala redukcji deficytu fiskalnego niż w Polsce w trakcie ubiegłego roku wystąpiła tylko na Litwie. To widać też na tym wykresie, ten spadek deficytu fiskalnego pomiędzy 2020 a 2021 rokiem. Zwracam uwagę, że nie mówimy tutaj o budżecie centralnym, z którego, jak wiemy, w poprzednich latach duża część wydatków, szczególnie antykryzysowych, była wyprowadzona do różnego rodzaju funduszy. Tutaj są uwzględnione wszystkie elementy sektora finansów publicznych, czyli właśnie te fundusze zaangażowane w walkę z covidowym pandemicznym kryzysem w Polsce, czyli PFR, fundusz covidowy w BGK, wszystkie specjalne fundusze, więc jest to pełen obraz, całkowicie pełen obraz sytuacji w polskich finansach publicznych i no, wynik jest zaskakująco dobry. Rok temu nikt nie przewidywał takiego dobrego wyniku w polskich finansach publicznych w 2021 roku. Niektórzy nawet mocno, bardzo mocno wątpili jeszcze kilka miesięcy temu, że taki wynik może zostać osiągnięty. I to jest naprawdę bardzo istotna zmiana względem sytuacji w innych państwach w naszym regionie, w całej Unii Europejskiej. A to ta relatywna ocena ma bardzo istotne znaczenie, chociażby no, z punktu widzenia inwestorów portfelowych, uczestników rynku finansowego, oceny perspektyw złotego czy krajowych obligacji. I po prawej stronie widzimy właśnie, jak się ta polska sytuacja fiskalna zmieniła w ujęciu relatywnym w dłuższym okresie, przez ostatnie ponad 10 lat. Na tym wykresie widzimy różnicę pomiędzy saldem fiskalnym Polski a kilku wybranych gospodarek. Czech, Węgier, najważniejsze gospodarki w naszym regionie, z którymi często jesteśmy porównywani, Niemcy, najważniejsza gospodarka w Unii Europejskiej, w Europie i cała strefa euro. I proszę zwrócić uwagę, że przez całą poprzednią dekadę wynik fiskalny Polski był gorszy niż wyniki fiskalne tych gospodarek. Z wyjątkiem Węgier w ostatnich latach. Bo wtedy już wynik fiskalny Polski był lepszy niż Węgier. Dodatnia wartość na tym wykresie oznacza, że saldo fiskalne Polski jest wyższe, lepsze niż tych pozostałych gospodarek. Ujemny wynik oznacza, że nasze saldo fiskalne jest gorsze, że mamy większy deficyt fiskalny lub mniejszą nadwyżkę. No i proszę zobaczyć, że to ten poprzedni rok, ostatni rok wychodzenia z pandemicznego kryzysu, z pandemicznej recesji, spowodował tutaj jakby diametralną zmianę i znaczącą, żeby nie powiedzieć drastyczną poprawę stanu polskich finansów publicznych względem reszty
Europy. Tak? Więc chociaż jesteśmy tradycyjnie krytyczni w Polsce wobec stanu naszych finansów publicznych, to zawsze też jest pole takiej politycznej dyskusji o gospodarce, wdzięczne dla komentatorów czy polityków, i zazwyczaj tam dominuje krytyczny ton w ferworze tej walki politycznej. I czasami nawet pojawiają się opinie ze strony ekonomistów czy analityków, że sytuacja naszych finansów publicznych może doprowadzić do jakichś no, poważnych zaburzeń w gospodarce, perturbacji na rynku finansowym. No to to spojrzenie na fakty, na liczby no, nie pozwala się zgodzić z takimi ocenami. Przy czym od razu zaznaczam, że to nie jest tak, że za kilka lat ta sytuacja nie może ulec drastycznemu pogorszeniu. Tak jak w ciągu ostatnich paru lat uległa znacznej poprawie. Wystarczy trochę nierozsądnych decyzji w polityce fiskalnej. Wystarczy, że osiągniemy sukces w walce z inflacją, że ona spadnie z dwucyfrowego poziomu obecnie do 2-3% na przykład za 2-3 lata i wówczas tempo wzrostu wpływów podatkowych będzie już dużo niższe. I bez odpowiedniego rygoru po stronie wydatkowej w finansach publicznych te nasze wyniki fiskalne niestety będą ulegać pogorszeniu. Także te świetne bieżące wyniki nie są absolutnie gwarancją utrzymania takiej relatywnie dobrej czy wręcz doskonałej sytuacji fiskalnej w przyszłości. Natomiast na pewno w tym momencie nie musimy się specjalnie o stan naszych finansów publicznych, nawet biorąc pod uwagę duże koszty związane z wojną w Ukrainie, z potrzebami pomocy uchodźcom, o czym mówiłem Państwu chyba, jeśli dobrze pamiętam, miesiąc temu. Te koszty mogą być dość znaczne, ale tu widzimy, że polskie finanse publiczne są na to nieźle przygotowane. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to no znowu kolejny miesiąc fantastycznych wyników polskiej gospodarki. Normalnie byśmy o takich bieżących danych miesięcznych nie opowiadali, ale one po raz kolejny zaskakują no w bardzo dużej skali. Ja nie przypominam sobie takiego okresu już 6-miesięcznego, bo to jest od października ubiegłego roku do marca tego roku. To jest pół roku, 6 miesięcy, nie przypominam sobie takiego długiego okresu, kiedy te właściwie wszystkie miesięczne wskaźniki aktywności gospodarczej no niemal miesiąc w miesiąc zaskakiwały in plus w tak dużej skali. Marzec przyniósł ponownie takie pozytywne zaskoczenia, no i my przypominamy sobie taki termin, takie stwierdzenie o kuloodporności polskiej gospodarki, które ukuliśmy. I to się tam przybiło nawet w przestrzeni medialnej, w komentarzach medialnych dotyczących polskiej gospodarki. Ukuliśmy to w drugiej połowie 2019 roku, kiedy mocno spowolniała niemiecka gospodarka, właściwie cała europejska, a w Polsce utrzymywał się bardzo solidny wzrost gospodarczy. I kiedy zarysowała się taka dywergencja, takie dość mocne zróżnicowanie sytuacji gospodarczej w Niemczech i w Polsce, niewidoczne przez szereg poprzednich lat. No i ta kuloodporność polskiej gospodarki też, można powiedzieć, zafunkcjonowała w trakcie pandemii, kiedy sobie radziliśmy relatywnie dobrze w takich ekstremalnie trudnych warunkach gospodarczych. No i teraz znowu, przynajmniej na razie, na początku wojny w Ukrainie, polski przemysł pozostaje odporny na różnego rodzaju trudności. Przemysł i cała gospodarka. I po lewej stronie, na wykresie po lewej stronie widzimy podstawowe, najważniejsze wskaźniki aktywności gospodarczej w Polsce miesięczne, produkcja przemysłowa, produkcja budowlana, sprzedaż detaliczna. No i widzicie Państwo, jaki mocny jest w tych kilku ostatnich miesiącach trend wzrostowy. To oznacza, to implikuje według naszych szacunków, że wzrost PKB w pierwszym kwartale tego roku realnie, nie nominalnie, mógł się zbliżyć do 10%. 10% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Zawrotne tempo. Oczywiście tutaj pewną rolę odgrywa niska baza z ubiegłego roku, kiedy jeszcze mieliśmy dość takie zdecydowane ograniczenia antyepidemiczne, dość twardy lockdown. No ale nawet uwzględniając tą niską bazę, to wynik jest bardzo dobry. I co ważne, jeśli chodzi o przemysł, to tutaj mamy bardzo szerokie ożywienie. Właściwie we wszystkich branżach odnotowano w marcu wzrost produkcji. Po prawej stronie, na wykresie po prawej stronie widzicie Państwo wkład poszczególnych branż do ogólnego wzrostu produkcji przemysłowej. Tylko dwie branże są na minusie ze spadkiem produkcji ujemnym wkładem do dynamiki produkcji ogółem. Motoryzacja i
produkcję wyrobów elektrycznych i tu de facto to też jest motoryzacja, bo chodzi o produkcję baterii do samochodów elektrycznych przede wszystkim. I to nie jest nowość. W poprzednich miesiącach tutaj obraz był podobny i to się wiąże nie tyle ze słabością popytu, to nie jest jakaś oznaka osłabienia światowej polskiej gospodarki, to jest efekt zaburzeń po stronie podażowej, braków utrzymujących się, a nawet nasilających się ostatnio, także w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, ograniczeń, braków komponentów właśnie w dużej mierze w motoryzacji. Pamiętacie Państwo pewnie wstrzymanie produkcji w zakładach Volkswagena w marcu w Polsce, także też poza Polską były tego typu ograniczenia, więc między innymi właśnie to doprowadziło do tego tutaj złego wyniku w motoryzacji. Natomiast cała reszta gospodarki tutaj bardzo dużo pozytywnego wniosła. Najwięcej, proszę zwrócić uwagę, energetyka. I tutaj już mówiliśmy o tym parę miesięcy temu, przy chyba pierwszych tak fantastycznych wynikach przemysłu w ostatnich miesiącach poprzedniego roku. I zwracaliśmy uwagę na to, że część tego wzrostu jest statystyczna. Wydaje nam się, patrząc na szczegółowe dane, już nie będę wchodził w technikali, ale wydaje nam się, że GUS nie odnotowuje, to nie jest zła wola, to jest po prostu wynik tak bezprecedensowo silnych zmian, ale to jest efekt tego, że GUS prawdopodobnie nie jest w stanie precyzyjnie, szybko, tak na bieżąco rejestrować skali zmian cen energii i po prostu ten wzrost raportowany jako realny, on częściowo jest tylko nominalny, związany z efektem cenowym, więc tutaj pewnie jakąś część tego wzrostu produkcji w energetyce trzeba by wyeliminować, ale nawet gdybyśmy wyeliminowali całą energetykę, to i tak wynik przetwórstwa przemysłowego jest bardzo mocny, to jest 12% wzrostu, kolejny miesiąc dwucyfrowego wzrostu produkcji w przetwórstwie przemysłowym. I to jest naprawdę bardzo jakby ważne dla oceny siły takiego bieżącego trendu w polskiej gospodarce i jej odporności na istniejące dotychczas utrudnienia w globalnych łańcuchach produkcyjnych i teraz związane także od marca z wojną w Ukrainie. Więc wygląda to fantastycznie i nie ma śladu na razie, naprawdę nie ma śladu, nie ma takiego twardego dowodu na razie wyhamowania, początku chociaż hamowania polskiej gospodarki. Natomiast naszym zdaniem jednak wojna w Ukrainie, a może bardziej pojawiające się już powoli efekty zaostrzania warunków monetarnych w światowej gospodarce, podwyżki stóp procentowych w naszym regionie, w Polsce, podwyżki stóp procentowych już dokonywane przez główne banki centralne, amerykański Fed, to naszym zdaniem spowoduje, że w kolejnych kwartałach ten miks jednak co najmniej paru istotnie niekorzystnych czynników to spowoduje, że nasza gospodarka będzie wyhamowywać i już od drugiego kwartału tego roku wzrost PKB może wyhamować do może nawet 2-4% PKB. Może jesteśmy zbyt pesymistyczni, na pewno dotychczas byliśmy zbyt ostrożni i będziemy zmuszeni zrewidować po tych fantastycznych wynikach gospodarki na początku roku, będziemy zmuszeni zrewidować naszą prognozę wzrostu PKB w tym roku z 3,3% do 4% lub nieco powyżej. No tutaj widzimy, że wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę jednak pewien jest i po prostu być może potrzeba trochę czasu, żeby ten negatywny wpływ się w pełni ujawnił. Przede wszystkim na wykresie po prawej stronie widzimy, jak w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym wojna w Ukrainie negatywnie wpływa na sytuację przedsiębiorstw. Po lewej stronie z kolei migracje. Tutaj warto zwrócić uwagę, że jakby ten napływ netto uchodźców z Ukrainy już się zatrzymał i można szacować, że efektywnie w Polsce jest nieco mniej niż 2 miliony uchodźców z Ukrainy i pewnie można konserwatywnie szacować, że do 500 tysięcy z nich, do pół miliona z nich w kolejnych miesiącach będzie się pojawiać na polskim rynku pracy. No i to jest akurat pozytywny, korzystny wpływ tej tragicznej sytuacji za naszą wschodnią granicą. Kolejny temat to wojenny efekt inflacyjny. Nie uciekniemy od tego jeszcze pewnie przez wiele miesięcy. Już miesiąc temu mówiliśmy o tym, jak szybko
wybuch wojny w Ukrainie podsycił inflację w Polsce i to niestety będzie trwało. Za nami efekt związany z cenami paliw. To zobaczyliśmy bardzo szybko, właściwie trochę z wyprzedzeniem już w lutym. To było widać już jakby w pierwszych dniach wojny, czy nawet z wyprzedzeniem przed wybuchem wojny, kiedy ceny ropy rosły jakby w reakcji na eskalację napięcia pomiędzy Rosją a Ukrainą. Ten efekt będzie stopniowo wygasał. Ceny ropy na razie się, można powiedzieć, zatrzymały, stabilizowały, więc takiej 12-miesięcznej inflacji tego czynnika będzie coraz mniej. Natomiast będą się ujawniać inne proinflacyjne efekty wojny w Ukrainie. I tutaj zwracam uwagę na wykres po prawej stronie. Ceny produktów rolnych. Mówiliśmy, że jeśli chodzi o ceny paliw, to ten efekt inflacyjny wojny zobaczymy natychmiast. Nośniki energii też, jakby częściowo. Natomiast jeśli chodzi o ceny żywności, to się będzie ujawniać jeszcze przez wiele miesięcy. No i niestety te oczekiwania się realizują na razie i obawiam się, że dalej będą się materializować, realizować. Dane o cenach produktów rolnych pokazały przyspieszenie do ponad 30% w marcu. Średnia z ostatnich 3 miesięcy jest na poziomie 30% i to pokazuje, że jest przestrzeń do znacznego przyspieszenia wzrostu cen żywności w inflacji CPI. Tutaj widzicie Państwo historyczną korelację pomiędzy cenami skupu produktów rolnych a cenami żywności w inflacji, w tym wskaźniku inflacji z opóźnieniem 2 miesięcy, tak? Więc po prostu jeszcze parę tygodni i te ceny w skupie przełożą się na ceny detaliczne i będziemy to widzieć we wskaźniku inflacji. Proszę zobaczyć, że tam jest miejsce nawet na, trzymając się tego historycznego wzorca, nawet na 4 punkty procentowe wzrostu dynamiki rocznej cen żywności w inflacji CPI. To bardzo dużo przy wadze żywności w CPI na poziomie ponad 25%, no to mamy tylko z tego tytułu przyspieszenia wzrostu cen żywności dodatkowy 1 punkt procentowy inflacji w kolejnych 2 miesiącach, tak, potencjalnie. Więc na wykresie po lewej stronie widzicie Państwo, że prognozujemy dalszy wzrost inflacji. Ona odbiła już do 11% w marcu i niestety w kolejnych miesiącach aż do czerwca, lipca nawet inflacja będzie jeszcze rosła. Nie, tak, to nie będzie już taki skok jak w marcu o 2,5 punkta procentowego, natomiast niestety jeszcze 1-2 punkty procentowe co najmniej wzrostu inflacji przed nami według naszej prognozy. Ryzyko cały czas jest po stronie jeszcze wyższej ścieżki inflacyjnej. Więc wojna niestety w tym obszarze daje o sobie bardzo mocno znać. Kolejna rzecz to duże zmiany oczekiwań co do reakcji głównych banków centralnych, bo ten obraz perspektyw inflacji, bieżącego jakby trendu wzrostowego inflacji, perspektyw inflacji na świecie wygląda podobnie jak w Polsce. Inflacja zaskoczyła in plus także w strefie euro w ostatnich miesiącach. Pogorszyły się perspektywy. W Stanach Zjednoczonych też inflacja bardzo wysoko, chociaż ostatnio już dane przynajmniej nie zaskakiwały in plus. No i te złe perspektywy inflacji i cały czas dobre wyniki gospodarcze powodują, że nasilają się oczekiwania na podwyżki stóp procentowych głównych banków centralnych. I tutaj widzimy na wykresie po lewej stronie, jak rynek wycenia wzrost głównej stopy procentowej Fed w najbliższych 3 latach, w tym roku i w kolejnych 2 latach. Widzimy, że rynek wycenia w tym momencie wzrost głównej stopy Fed do blisko 3%, właściwie do 3% do 2024 roku, z czego większość zrealizuje się wzrost do ponad 2,5% już w trakcie tego roku. No i po prawej stronie widzimy zmianę oczekiwań rynkowych dotyczących polityki Europejskiego Banku Centralnego do wybuchu wojny. Do końca lutego jeszcze jakby dominowało przekonanie, że stopy procentowe w strefie euro pozostaną nisko, że EBC nie będzie jakoś zdecydowanie podwyższał stóp procentowych. W tej chwili proszę zwrócić uwagę, że kontrakty FRA wyceniają już nawet 3 podwyżki i to po ćwierć punktu procentowego stóp procentowych w strefie euro przed końcem tego roku. I my coraz poważniej też jakby bierzemy pod uwagę taki scenariusz. Jeśli w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach, 2,
dane ze strefy euro nie będą pokazywały, nie będą sygnalizowały jakiegoś istotnego pogorszenia perspektyw gospodarki, osłabienia wzrostu gospodarczego, to wydaje się, że EBC może zasygnalizować od czerwca po pierwsze szybkie wygaszenie QE już na początku trzeciego kwartału i gdyby popłynął taki sygnał dotyczący szybkiego, bardzo szybkiego wygaszenia QE już na początku trzeciego kwartału, no to wydaje się, że wtedy podwyżki drzwi do podwyżek stóp procentowych w strefie euro, nawet kilku, właśnie dwóch, trzech przed końcem tego roku będą otwarte. Więc to posiedzenie EBC w czerwcu może być bardzo tutaj, no, może być bardzo ważne, kluczowe dla oceny perspektyw polityki pieniężnej w strefie euro. No i prawie ostatnia rzecz, co na to wszystko RPP, czyli presja na złotego, ponad 4,70 na euro PLN w związku z odcięciem dostaw rosyjskiego gazu do Polski. Słabszy złoty to jakby no, pogorszenie perspektyw inflacji. Mamy bardzo dobre wyniki gospodarki, przynajmniej te bieżące, oczywiście z niepewnością co do przyszłości. Mamy pogorszenie perspektyw, wzrost bieżącej inflacji, pogorszenie raczej też perspektyw inflacji na kolejne kwartały. Mamy nasilenie oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych głównych banków centralnych i co na to wszystko RPP. No, wydaje się, że RPP dołoży więcej podwyżek stóp procentowych, większą skalę podwyżek stóp procentowych NBP. My w tej chwili przewidujemy, że stopy NBP wzrosną do 6-6,5% w ciągu, stopa referencyjna NBP wzrośnie do 6-6,5% w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Nie da się wykluczyć ruchu o 100 punktów bazowych na posiedzeniu, najbliższym posiedzeniu w maju, to już w przyszłym tygodniu, przypominam. I potem dodatkowe 100 punktów bazowych w ciągu najbliższych, w ciągu kolejnych 2 miesięcy w czerwcu i w lipcu. To jest w tej chwili taki nasz bazowy scenariusz. Albo po 50 punktów bazowych na najbliższych 3 posiedzeniach, albo 100 w maju i po 50 w czerwcu i w lipcu. I dopiero wówczas naszym zdaniem RPP może się zatrzymać, przynajmniej na jakiś czas, albo będzie to już koniec cyklu. Może to być koniec cyklu, jeśli zrealizują się nasze oczekiwania, że po czerwcu, lipcu inflacja CPI już nie będzie rosła, ewentualnie poza takim epizodem, kiedy wygaszana będzie tarcza antyinflacyjna, co statystycznie podbije inflację, ale na to RPP nie powinna reagować. I jeśli zrealizują się nasze oczekiwania, że wzrost gospodarczy już od drugiego kwartału istotnie wyhamuje, tak? I jeśli nie będzie jakiejś nasilonej presji na osłabienie złotego, to przy takim zbiegu okoliczności wydaje nam się, że po lipcu Narada Polityki Pieniężnej może już stóp procentowych nie podwyższać. I wypowiedzi z RPP, no, wydają się spójne z takim scenariuszem, wydają się wspierać takie oczekiwania, bo padają głosy, że zbliżamy się już do końca podwyżek stóp procentowych, ale też te same osoby mówią, że teraz jeszcze potrzebne są podwyżki, że jest jeszcze przestrzeń. Więc no te może nawet zdecydowane ruchy, na przykład te 100 punktów bazowych w maju w najbliższych miesiącach, ale być może po lipcu już koniec cyklu podwyżek stóp procentowych, a w przyszłym roku, tak jak już mówiliśmy, sygnalizowaliśmy, naszym zdaniem możliwe są obniżki stóp procentowych, które mogą trwać od drugiej połowy przyszłego roku do 2024 roku. I takim docelowym poziomem stóp pod tym przyszłym cyklu obniżek według nas na ten moment, tak nam się wydaje, może być poziom 3%. I ostatnia rzecz, to jest zapowiedź naszej publikacji w kolejnych dniach. Taki krótki raport poświęcony powiązaniu polskiej gospodarki z niemiecką gospodarką. Tu wspomniałem o tym, że w 2019 roku zarysowała się taka tendencja jakby rozbieżności pomiędzy wynikami polskiej i niemieckiej gospodarki. To widać świetnie na wykresie po prawej stronie. Tu jest sama motoryzacja, ale widać, jak się losy niemieckiej i polskiej gospodarki rozjechały. Tak? W Polsce nadal silny, dosyć silny trend wzrostowy produkcji w motoryzacji przy załamaniu, tak to można nazwać, takim strukturalnym produkcji w branży motoryzacyjnej w Niemczech. Na dynamice PKB też to było widać, nawet jeszcze przed 2019 rokiem. Hamowanie niemieckiej gospodarki
I cały czas wysokie tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w okolicy 5%. Dopiero pandemia, by można powiedzieć, trochę wyrównała tutaj obraz sytuacji, no ale teraz ponownie wydaje się, że te tutaj takie ostatnie obserwacje, słaby wynik w Niemczech i cały czas mocny wzrost gospodarczy w Polsce. I tutaj wiele czynników naszym zdaniem odgrywa rolę, przede wszystkim relatywny spadek jednostkowych kosztów pracy w Polsce przez ostatnie kilka lat, od 2015 roku właściwie nieprzerwany, relatywny względem Niemiec, także innych państw naszego regionu, zwiększający konkurencyjność polskiej gospodarki. O tym już wiele razy mówiliśmy i uważamy, że ten czynnik odgrywa tutaj istotną rolę jakby dla relatywnej sile polskiej gospodarki, ale też na przykład według nas istotna była rola dużego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, w tym do motoryzacji, do tej nowej motoryzacji, rozwój elektromobilności w Polsce, produkcja baterii, więc to jakby wspierało branżę w Polsce, a jednocześnie następował cały czas regres w motoryzacji w niemieckiej gospodarce. Więc no, chociażby te dwa czynniki w dużym stopniu wyjaśniają te rozbieżne losy polskiej i niemieckiej gospodarki i jak się wydaje zmniejszoną zależność naszej gospodarki od tego, co się dzieje w Niemczech. Zachęcam Państwa do lektury raportu poświęconego temu tematowi, publikacja w najbliższych dniach. Przy okazji też zachęcam do lektury naszego raportu miesięcznego dotyczącego rynku nieruchomości mieszkaniowych, puls nieruchomości, publikacja dzisiaj. Tam będziemy odpowiadać na pytanie, jak wzrost stóp procentowych, a także istotne zmiany regulacyjne, nowa rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego, wpływają na zdolność kredytową i na perspektywy rynku kredytów mieszkaniowych i samego rynku mieszkaniowego. Bardzo, bardzo ciekawa lektura. Zachęcam Państwa do tego, żeby do niej zajrzeć. Teraz przejdziemy do sekcji pytań. Na czacie podczas prezentacji pojawiły się pytania od naszych widzów. Pierwsze pytanie brzmi, jaka jest przewidywana dynamika wzrostu wynagrodzeń w najbliższych miesiącach? Nasza prognoza to utrzymanie dwucyfrowego wzrostu, niski dwucyfrowy wzrost w przedziale 10, 13, 14%. Taki przedział przy obecnej niepewności dość szeroki można podać, czyli no, wysokie tempo wzrostu płac. Być może nadal nieco wyższe niż lekko jeszcze podwyższona w kolejnych, jeszcze rosnąca w kolejnych miesiącach inflacja. Nie widzimy miejsca na mocniejszy wzrost płac i też nie obawiamy się tego jakby w kontekście ryzyka wystąpienia spirali cenowo-płacowej. Wydaje nam się, że jednak płace zachowują się w miarę spokojnie, to znaczy no, przyspieszają. Przede wszystkim w marcu mieliśmy nieoczekiwane przyspieszenie wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw zamiast spowolnienia, ale jednak realne tempo wzrostu płac hamuje, a nie przyspiesza, więc trudno moim zdaniem mówić o jakiejś mocnej spirali cenowo-płacowej. Jeśli płace realne hamują, no to jednak jakby ta interakcja pomiędzy płacami a cenami moim zdaniem słabnie, a nie nasila się. Jakby w kontekście perspektyw inflacji moglibyśmy się mocno obawiać zachowania płac, gdyby one rosły jeszcze, gdyby dynamika płac rosła jeszcze szybciej niż inflacja. Co istotne, dane GUS pokazują też, że mocniej niż płace rośnie wydajność w przemyśle. Tam oczywiście ten wzrost wydajności pracy jest trochę zawyżony przez ten efekt statystyczny w produkcji energii elektrycznej, o którym mówiłem, ale nawet jeżeli wyeliminujemy energetykę, no to i tak w przemyśle wydajność pracy rośnie bardzo silnie. Widzieliśmy te fantastyczne wyniki przetwórstwa przemysłowego bez energetyki, więc to powoduje, że od strony kosztowej, szczególnie te najbardziej wydajne przedsiębiorstwa, tam gdzie wydajność pracy, wydajność ogółem czynników produkcji mocno rośnie, radzą sobie, tak, mimo mocnego dwucyfrowego wzrostu płac, więc nie widzimy tutaj jakiegoś takiego bardzo istotnego zagrożenia, bardzo mocnego zagrożenia inflacyjnego, czy dla konkurencyjności polskiego przemysłu, polskiej gospodarki. Natomiast oczywiście taki wzrost płac
nawet przy mocnym wzroście wydajności pracy, jest wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw, może bardziej nawet niedobory pracowników, a w tej mniej takiej efektywnej części gospodarki, gdzie mamy mniejszy wzrost wydajności pracy, szczególnie w usługach, takie tempo wzrostu płac, bo tam ten wzrost płac się rozlewa też, no tam to jest na pewno bardzo poważnym wyzwaniem, więc też sytuacja jest zróżnicowana. W tych branżach, gdzie mocno rośnie produktywność, takie tempo wzrostu płac nie jest problemem, natomiast w pozostałej części gospodarki, gdzie produktywność rośnie dużo wolniej, to, co się dzieje obecnie na rynku pracy, z całą pewnością jest bardzo poważnym wyzwaniem i utrudnieniem. Dziękujemy za odpowiedź. Kolejne pytanie. Czy głosy o niedoborach żywności ze względu na to, że Rosja jest jednym z większych producentów nawozów sztucznych, mogą się potwierdzić? Nawet nie wiem, czy chodzi tylko o to, że Rosja czy Ukraina, także Białoruś są producentami nawozów. To jest istotne, ale przede wszystkim Rosja, Ukraina są producentami bezpośrednio żywności, wielu produktów rolnych, zbóż, pszenica przede wszystkim, tak? To są główni gracze z pierwszej trójki. Rosja największy, Ukraina trzeci największy na świecie eksporter, producent eksporter pszenicy, więc do tego wpływ wzrostu surowców energetycznych, gazu ziemnego w szczególności na ceny nawozów, co się przełoży na efektywność produkcji rolnej, koszty produkcji rolnej w Polsce, w Europie, na całym świecie. Także tutaj tych efektów negatywnych tej sytuacji na wschodzie, wojny w Ukrainie, na światowy rynek surowców rolnych, sytuację, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, jest bardzo duże, tak? I niestety trzeba się liczyć z poważnymi jakby utrudnieniami w tym zakresie. I Polska akurat sobie poradzi. My możemy przede wszystkim odczuwamy efekt cenowy. Mówiłem o tym, że to niestety będzie jeszcze silniej działać, niestety, więc będziemy się musieli trzymać za kieszenie i inflacyjnie to będziemy odczuwać i pośrednio w inny sposób też przez podwyżki stóp procentowych. Natomiast w niektórych obszarach na świecie, w niektórych regionach, Afryka czy Bliski Wschód nawet też, tam można mówić nawet o zagrożeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego, a więc o pewnych perturbacjach społecznych, politycznych. Także tutaj taki efekt domina dopiero przed nami i pełne skutki w tym obszarze wojny w Ukrainie dopiero się będą ujawniać. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Czy w związku z wyższymi cenami gazu od dostawców, takich jak Niemcy czy Norwegia, jest już liczony dodatkowy wpływ na podwyższenie inflacji w drugim, trzecim kwartale tego roku? Ten efekt uwzględniamy. Jakby z tym się liczyliśmy, co najmniej od początku wojny w Ukrainie, ale też wcześniej uwzględnialiśmy, że ceny energii będą rosły. Także to jest już w dużej mierze wbudowane w scenariusz inflacyjny nasz, myślę, że też innych ekonomistów. Natomiast oczywiście, gdyby doszło do eskalacji tutaj napięcia związanego z dostawami surowców energetycznych, gdyby były dużo poważniejsze zaburzenia, gdyby inne, większe gospodarki unijne zostały odcięte od rosyjskich surowców energetycznych w gwałtowny sposób, to ten efekt cenowy mógłby się okazać większy niż wbudowano w dostępne obecnie scenariusze inflacyjne. Więc tutaj jakby ryzyko jest jakby cały czas po tej stronie jeszcze mocniejszej presji inflacyjnej. Dziękujemy. Przez ostatnie dwie dekady oprocentowanie depozytów było bardzo mocno skorelowane ze wskaźnikami WIBOR. Od kilku miesięcy tej korelacji nie widać. Jakie są tego przyczyny? Czy jedną z nich może być zbyt niska stopa rezerw obowiązkowych? Nie wiem, czy można powiedzieć, że ona jest zbyt niska. Była podwyższona już w ostatnich miesiącach dwukrotnie, wróciła do poziomu sprzed pandemii. Natomiast to, co nie wróciło do takiej normalności, którą znamy sprzed pandemii, to poziom płynności w sektorze bankowym, czy skala nadpłynności w sektorze bankowym. Pierwszy raz w historii jest tak, że depozytów w przedsiębiorstw jest więcej niż kredytów. To na skutek pomocy antykryzysowej dla sektora przedsiębiorstw w Polsce. Rekordowo wysokie są poziomy depozytów gospodarstw domowych i różnica pomiędzy depozytami gospodarstw domowych, a kredytami gospodarstw domowych. I jeszcze chwilę temu rekordowy był poziom nadpłynności sektora bankowego. On się teraz ostatnio zaczął zmniejszać, ale nadal ta nadpłynność jest bardzo duża na historycznym tle. No i w tym kontekście pamiętajmy, jakby pieniądz jest towarem, tak? Jeżeli tego towaru jest nadmiar, to jego cena po prostu jest niska. Ja patrzę na to tak jak na mechanizm rynkowy i moim zdaniem to przede wszystkim właśnie tak działa, że ponieważ banki mają nadmiar depozytów, nie do końca mogą w rentowny sposób te depozyty zagospodarować,
bo nie rośnie mocno akcja kredytowa, także ze względu na podwyżki stóp procentowych, wojnę w Ukrainie. Drastycznie spada popyt na kredyty mieszkaniowe, przede wszystkim główny element portfela kredytowego banków i produkcji nowych kredytów. Sytuacja na rynku długu też tutaj nie do końca umożliwia takie bezpieczne, rentowne lokowanie nadwyżek środków, więc to powoduje, że w bankach nie ma popytu na nowe depozyty, więc cena depozytów jest niska. To jest ten mechanizm. To przede wszystkim duża nadpłynność sektora bankowego powoduje, że cena płacona za depozyty, czyli oprocentowanie depozytów jest niskie. Ale myślę, że to się będzie zmieniać. Stopy procentowe idą do góry, więc widzimy już oferty znacznie poprawione dotyczące oprocentowania depozytów. Także to na pewno się stopniowo będzie zmieniać i oprocentowanie depozytów będzie rosło. Dziękujemy. Piotrze, czy nowe chińskie perturbacje covidowe niosą jeszcze jakieś zagrożenie dla krótkoterminowego rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie i w Polsce? To jest zagrożenie. To niestety nasila te kłopoty, zaburzenia po stronie podażowej, braki komponentów. To ze względu na to echo COVID-u, echo pandemii w Chinach, te zaburzenia po prostu będą się dłużej utrzymywać. Będziemy je jeszcze przez szereg tygodni czy miesięcy odczuwać, nawet jeśli lockdowny w Chinach za chwilę, za parę dni, za parę tygodni się zakończą, to jeszcze na zasadzie jakby opóźnień funkcjonowania łańcuchów dostaw to jeszcze będzie odczuwane w polskiej gospodarce, europejskiej gospodarce przez szereg miesięcy. Także myślę, że niestety ze względu na właśnie to echo pandemii w Chinach i ze względu na wojnę w Ukrainie nie możemy liczyć na znormalizowanie sytuacji w globalnych łańcuchach dostaw przed końcem tego roku, mimo że przed wybuchem wojny w Ukrainie i przed tymi nowymi ogniskami COVID-u w Chinach pierwsze miesiące tego roku przynosiły pewną poprawę i firmy w badaniach PMI chociażby w głównych gospodarkach, także w Polsce, sygnalizowały początek poprawy jakby sytuacji w tym zakresie. Niestety na skutek wojny w Ukrainie i tych nowych ognisk zakażeń w Chinach sytuacja ponownie uległa pogorszeniu. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Jak oceniamy zapowiedzi pomocy państwa dla kredytobiorców mieszkaniowych? Jakie są szacunki kosztów tych zapowiedzi dla sektora bankowego? To jest kilka miliardów, 6-7 miliardów kosztów dla sektora bankowego. Zmiana w WIBOR tutaj moim zdaniem jest najmniej istotna w tym wszystkim. Zamiana WIBOR na nową stawkę. To cały czas będzie jakby blisko stopy referencyjnej. Z mojego punktu widzenia tutaj to nie będzie istotna zmiana, ani też koszt dla sektora, ani jakiś istotny zysk też dla kredytobiorców. Ale na pewno uporządkowanie tutaj sytuacji to jest dobry ruch. Wyeliminowanie wątpliwości, przeważnie nieuzasadnione, które dotyczyły stawek WIBOR. Ale okej, jest zmiana, uporządkowanie sytuacji, ale to nie zmieni istotnie wiele na rynku kredytowym i nie oznacza jakiegoś istotnego kosztu dla banków. Natomiast nowy fundusz, który ma być zasilony przez banki, czy zasilanie funduszu wsparcia kredytobiorców, to są te istotne koszty rzędu właśnie tych kilku miliardów złotych. Natomiast też wyniki sektora się poprawiają, także to nie jest coś, co mogłoby w sektor bankowy jakoś istotnie uderzyć, pogorszyć w znaczącym stopniu. Ostatnie pytanie. Czy możliwe jest wyhamowanie inflacji w Polsce w średnim horyzoncie czasowym do 2 lat? Tak, my się tego spodziewamy. To było widać na jednym z wykresów, bardzo zdecydowane podwyżki stóp procentowych. To jest największa skala wzrostu nominalnie stóp procentowych od ponad 20 lat. To na pewno z opóźnieniem, nawet ponad 12 miesięcy, ponad roku, ale będzie wywierać wpływ na aktywność gospodarczą, taki negatywny. To będzie chłodzić koniunkturę, co z kolei będzie sprzyjać ograniczeniu presji inflacyjnej. Do gry włączają się główne banki centralne. Amerykański Fed za chwilę będzie co posiedzenie o co najmniej 50 punktów bazowych podwyższał stopy procentowe. Europejski Bank Centralny, tak jak mówiliśmy, być może przed końcem tego roku, co jest coraz bardziej prawdopodobne, zacznie podwyższać stopy procentowe. I to z opóźnieniem, paru kwartałów nawet, ale jednak spowoduje może nawet istotne pogorszenie koniunktury w światowej gospodarce, schłodzenie światowej gospodarki, po to, żeby właśnie stłumić presję inflacyjną. Także myślę, że w horyzoncie 2 lat inflacja na świecie i w Polsce może być znacznie niższa
niż obecnie. Nie można absolutnie wykluczyć, że w 2024 roku inflacja w Polsce będzie w granicach dopuszczalnych odchyleń od celu, czyli poniżej 3,5%. To jest osiągalne, to jest możliwe. Piotrze, dziękujemy za odpowiedzi, dziękujemy również za Twoją prezentację. Szanowni Państwo, dobiegliśmy do końca naszego spotkania. Dziękujemy za Państwa liczną obecność oraz aktywność na czacie. Kolejne spotkanie z cyklu To się liczy odbędzie się we czwartek, 26 maja o godzinie 9:30. Zaproszenie na to spotkanie otrzymają Państwo jak zwykle od swoich doradców. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku podczas majówki i do usłyszenia za miesiąc.